Daj mi znać w komentarzu, czy mogę na Ciebie liczyć. Jutro lecimy. Witam Was serdecznie w poniedziałek. Myślę, że po weekendzie wypoczęci. Myślę, że oglądnęliście wczorajszy piątkowy film, że wszystko jest w porządku. Nie przeciągam, lecę króciuteńko z koksem. Dzisiaj tematem tego filmu jest, że ja potrzebuję Twojej pomocy. Tak, potrzebuję Twojej pomocy. Dzisiaj ja się zgłaszam do Ciebie z prośbą o pomoc. Więc pierwszy punkt. Nie lekarz, nie coach, nie trener. To już wiesz, ale zawsze przypominam na tym filmie, na każdym, ponieważ możesz mnie widzieć pierwszy raz. Moja wiedza i tylko moja wiedza. Potrzebuję Twojej pomocy. Ty wymyślasz, ja piszę. Mój drogi, moja droga, w czym ja potrzebuję Twojej pomocy? Piszę, jak wiesz, kolejną książkę 79 wskazówek Roberta. I chciałbym, dzisiaj przeczytam Ci wstęp, dzisiaj przeczytam Ci od autora kilka zdań. Dlaczego? Chcę, żebyś wiedział, w jakim ja stylu książki piszę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to wygląda. Ja piszę prosto, swojskim, zwykłym, normalnym językiem. Oczywiście przeczytam Ci też pierwszy rozdział. Sam zobaczysz, czy będzie ten rozdział fajny. I tych rozdziałów chcę zrobić 79. Zaraz się dowiesz, dlaczego 79. Natomiast, kurczę, chcę, żebyś mi w tym pomógł. Żebyś mi w tym po prostu pomógł, ponieważ chciałbym, żebyś dał coś od siebie. Żebyś był częścią tej książki. Żebyś po prostu pomógł mi w tym. Napisać coś, bo ja mam wskazówek 79, nawet ich jest więcej, ale chcę to zrobić 79 wskazówek. I może Twoja wskazówka, którą chcę, żebym dla Ciebie napisał, albo pisał o niej więcej, może Ci bardzo pomóc. Może chciałbyś taką wskazówkę, a może również tą wskazówkę ja już mam, ale nieważne. Ale chciałbym, żebyś jak najwięcej tych wskazówek napisał. Więc moi drodzy, czyli tak powiedziałem, drugi punkt to jest, potrzebuję Twojej pomocy. Trzeci punkt, przeczytam Ci wstęp, szybko dzisiaj, czwarty, przeczytam Ci kilka słów do autora. I przeczytam Ci pierwszy rozdział mojej książki, nowej książki. No i oczywiście w piątym punkcie, tak, to był piąty punkt i szósty punkt. Daj mi znać w komentarzu, jaką wskazówkę dla Ciebie, jakie rozwiązanie, jak napisać w książce, jaką rozwinąć w książce. Możesz być częścią tej książki i mieć ważną, w nią po prostu wkład, tak, na tej zasadzie. Sześć punktów za nami. Nie przeciągam, biorę się za czytanie. Moje książki. Chcę, żebyś wiedział, że wszystkie książki, które napisałem, czyli moja książka 790 cytatów, po których Twoje życie nie będzie wyglądało tak samo, jest napisana prostym językiem. Są to cytaty w formie tak naprawdę wskazówek, na których masz zawsze możliwość wypełnienia, zapisania swoich przemyśleń, napisać swoje cytaty. Kolejną książką powstały razem te książki, bo piszesz dwie książki zaraz, tak samo jak teraz. Teraz mam więcej czasu niż Ty. Ta książka, jak widzisz, też masz pełno ćwiczeń i miejsca na wypełnienie tego, żeby to wszystko wdrożyć w życie. Inaczej czytanie książek nie ma kompletnie żadnego sensu. Może w następnym materiale nagram dla Was taki materiał. I książka kolejna, trzecia, Pokochaj MLM. I tutaj, moi drodzy, dokładnie to samo. W każdej książce masz miejsce na to, żebyś wypełnił ćwiczenia, żebyś wypełnił wskazówki. I na podstawie tej książki chciałbym Ci dzisiaj pokazać, jak ja piszę wstęp, jak piszę kilka słów od autora i przeczytam Ci pierwszy rozdział dzisiaj książki i chciałbym, żebyś pomógł mi skomponować tę książkę do 79 wskazówek, jednym, znaczy już mam, ale chcę, żebyś też dał znać, co chciałbyś, żebym w tej książce napisał, bo tak naprawdę tę książkę wypiszecie, więc fajnie by jak była dla Was. I jak nie czytałeś moich książek, to po tej książce, tutaj króciutko skończymy, zobaczysz, w jaki sposób te książki piszę, zobaczysz sam, czy przekaz Ci się pasuje i tak dalej. Oczywiście, jeżeli gdzieś będę się potykał, będę się mylił, nie obrażaj się na mnie, ponieważ ja piszę wszystko długopisem, później to doprzepisuję na komputer, nabiera mocy prawnej, sprawdzam jeszcze raz i dopiero leci do druku. Dobra, nie przeciągam, lecimy. Mamy spis treści, mamy wszystko, mamy pierwszy rozdział, mamy wstęp, więc zaczynam od wstępu. Witam Cię bardzo serdecznie i strasznie się cieszę, że trzymasz w ręce moją kolejną książkę. Chciałbym, żeby ta książka była Twoim drogowskazem, który kieruje Cię krok po kroku do lepszego jutra. Chcę, żebyś wiedział, że miała być to moja pierwsza książka, ale wyszło inaczej i bardzo się z tego cieszę. Widocznie na tym etapie swojego życia, swojego życia, nie byłem na to gotowy. Pewnie zastanawiasz się, skąd tytuł 79 wskazówek Roberta. Mój rocznik to 1979, mam wzrost 1,79 m i ważę 79 kg. No, czasami ta waga idzie w górę, czasami w dół. No ale tak to właśnie jest. Wszystko, co przekazuję Ci w tej książce, to doświadczenia moje i moich bliskich, na podstawie których stworzyłem właśnie 79 wskazówek Roberta. Tyle krótkiego wstępu, teraz kilka słów do autora.
taki króciuteńki wstęp. Jeżeli chodzi tu jeszcze, to rzucę Ci tutaj cytaty. Cytat 171, jeżeli masz moją książkę. Przełamuj się w każdej dziedzinie życia i zapisuj swoje efekty. Za kilka tygodni zobaczysz, jak jesteś daleko. Ta książka Ci w tym będzie pomagała. Cytaty też są oczywiście moje. Cytat 206. Im większy wysiłek włożysz w daną czynność, tym lepsze rezultaty i wspomnienia. Piękne. 723. Budowanie relacji z ludźmi, a potem budowanie biznesu, to jedyna droga do sukcesu. No z tym, o tym ostatnio jest bardzo dużo na moich relacjach wszędzie. Każdy jest w takiej sytuacji, w jakiej chce być. Tyle. Lecimy od autora. Cześć, na samym początku. Oczywiście daję w komentarzach, jak podobał Ci się wstęp. Napisz od razu teraz, podoba mi się wstęp, nie podobał, coś by zmienił i tak dalej. Taki jest mój wstęp. I teraz od autora kilka słów. Cześć, na samym początku chciałbym Ci serdecznie podziękować za zaufanie, które mi obdarzyłeś, kupując tą książkę. Już wiesz, że jest to moja kolejna książka. Jeżeli jednak nie masz jeszcze żadnej mojej książki i właśnie ta jest Twoją pierwszą, to zerknij sobie na rozdział polecam i będziesz mógł zobaczyć, co Cię ominęło. 79 wskazówek Roberta. To nic innego jak krótkie, konkretne wskazówki mojego autorstwa, które przydadzą Ci się bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś. Dla Ciebie te wskazówki mogą być naprawdę bezcenne i mogą całkowicie odmienić Twoje życie. Pamiętaj, kto słucha wskazówek Roberta, ten ma efekt. Takie moje motto. To moje motto życiowe, które na bazie moich doświadczeń i przekazanie konkretnych wskazówek tysiącom osób, które mają wymierne efekty. Pamiętaj, wskazówki nie działają, jak się do nich nie stosujesz. Dlatego też każdą wskazówką, pod każdą wskazówką będziesz miał miejsce na swoje przemyślenia. Będziesz również mieć miejsce na wykonanie ćwiczeń, które dla Ciebie przygotowałem. Dlatego mam też do Ciebie wielką prośbę. Bądź uczciwy w stosunku do Ciebie, do siebie, nie do mnie. Pamiętaj, że okłamać możesz tylko siebie. Okłamując mnie, nic Ci to nie da. Okłamując siebie, szkodzisz tylko sobie, brakiem efektów i brakiem zmian. Zadaj sobie pytanie, czy lubisz być oszukiwany? Napisz tak lub nie. Zadam pytanie inaczej. Jakbyś się czuł, jakby oszukał Cię najlepszy przyjaciel? Napisz teraz, jakbyś się czuł. Przecież to Ty jesteś swoim najlepszym przyjacielem, więc będziesz oszukiwał sam siebie. Napisz tak lub nie. Od razu są ćwiczenia. Myślę, że teraz rozumiesz, w jaki sposób będzie napisana ta książka. To była jedna z moich wskazówek, którą rozbuduję Ci w jednym z rozdziałów. Moja prośba do Ciebie. Nie przechodź do następnej wskazówki, jak nie zrobisz ćwiczeń i napiszesz swoich przemyśleń. Pamiętaj, ja nie będę Cię kontrolował, bo będziesz okłamywał tylko siebie. Cytat 393 z mojej książki pierwszej. Twoja głowa może naprawić prawie wszystko. 751. Ludzie potrafią więcej narzekać niż robić coś ze swoim życiem. Cytat 301. Kochaj, szanuj, doceniaj, bo jutro może nie nadejść. 887. Często jest tak, że to nie nauk, tylko nawyk tobą rządzi. Zwróć na to uwagę. Cytat 1034. Spędzaj ze swoimi dziećmi jak najwięcej czasu. Jak dorosną, będzie za późno. Fajne? Moi kochani, to jest tyle wstępu z mojej książki. Teraz nie przeciągając dalej, napisz w komentarzu, jak podobało Ci się słowa do autora, czyli ode mnie moje słowa do autora, które chciałem Ci tutaj przekazać na samym początku tej książki. A teraz oczywiście mamy kilka stron przed sobą, więc zajmie nam to dwie, trzy minutki maksymalnie, więc film będziemy kończyć. I teraz od czego ja tą książkę zacząłem? Pierwszym rozdziałem, uważam najważniejszym rozdziałem, który w tej książce jest, dlatego jest pierwszy, jest to, od czego w ogóle powinieneś zacząć. Od czegoś powinieneś teraz zacząć. Pierwszy rozdział nosi tytuł Bądź sobą. Po prostu bądź sobą. I nie będę Ci teraz tutaj nic tłumaczył. Dlaczego? Bo ten film dzisiejszy nie jest tutaj o tłumaczeniu, dlatego czytam Ci pierwszy rozdział z mojej książki. Oczywiście będziesz miał tutaj ćwiczenia, możesz sobie je wykonać. Lecimy. Czytam. Pamiętaj, bądź zawsze sobą i rób to, co podpowiada Ci serce. Nigdy, przenigdy nie daj sobie wmówić, że czegoś nie umiesz, że czegoś nie potrafisz, że do niczego się nie nadajesz. Połóż swoje ręce na sercu, zamknij oczy, włącz odpowiednią muzykę i daj się ponieść swojej wyobraźni. Przypomnij sobie całe swoje dzieciństwo, zobacz, ile osiągnąłeś do dnia dzisiejszego. Delektuj się tym i zacznij doceniać najmniejszą rzecz, którą udało Ci się osiągnąć. Zobacz, ile rzeczy nie zrobiłeś, ile szans zmarnowałeś. Zobacz, co byłoby dzisiaj, w jakim miejscu byś był dzisiaj, gdybyś był naprawdę sobą i robił to wszystko, co podpowiadało Ci serce.
Wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie, jakbyś był tylko sobą i robiłbyś to, co podpowiada ci serce, a nie inni ludzie. Co byłoby dzisiaj, jak nie udawałbyś kogoś innego, tylko był sobą? Przypomnij sobie, ile złych decyzji podjąłeś, żebyś się przed kimś pokazać, komuś zaimponować. Ile sytuacji w twoim życiu nie było spójnych z tobą, a jednak robiłeś rzeczy, których później żałowałeś. Co by było dzisiaj, jakbyś był tylko sobą, kierował się tym, co podpowiada ci serce, a wszystkie podjęte decyzje byłyby w 100% z tobą spójne? Wyobraź sobie to bardzo mocno i zacznij działać, bo nie jest za późno. To ile masz lat, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, co masz w sercu. Twój wygląd nie jest żadną przeszkodą, bo jednak dotarłeś do tego miejsca, w którym jesteś i wiele osiągnąłeś. Jedyną osobą, która może cię powstrzymać przed działaniem, jest osoba, którą codziennie widzisz w lustrze. Uśmiechnij się do niej i powiedz: dam radę, bo jestem wspaniały. Jestem sobą i wiem, czego chcę, bo mam to głęboko w sercu. Tylko chwilowo o tym zapomniałem. Nie przejmuj się opinią innych, nie przejmuj się tym, że czasem będzie się ciężko, nie przejmuj się tym, że zajmie ci to określoną ilość czasu. To wszystko jest nieważne. Ważne jest to, co masz głęboko w sercu i żebyś był zawsze sobą, a będziesz szczęśliwy i spełniony. I nigdy nie będziesz żałował żadnej podjętej decyzji, bo płynęło to z serca i mocno w to czuł, i mocno to czułeś. Nawet jak ta decyzja nie będzie najlepsza, to nie ma żadnego znaczenia. Albo się uczysz, albo wygrywasz. Zacznij żyć prawdziwym życiem i zacznij się wygłupiać i robić głupie rzeczy. Odkryj w sobie dziecko, które ma każdy z nas. Idź przez to życie tak, jakby nic nie miało żadnego znaczenia. Liczysz się tylko ty. To ty jesteś najważniejszy i to, co masz w sercu. Pamiętaj, że nigdy nie będziesz szczęśliwy, jak nie będziesz sobą. Nie wynagrodzą ci tego pieniądze i żadne dobra materialne. Szczęście masz w sobie, głęboko w sercu i od to ciebie zależy, jak będziesz z niego korzystał. Bądź po prostu sobą, zaakceptuj siebie w takim, jakim jesteś, a na twojej drodze pokaże się prawdziwa miłość, rodzina, pieniądze i sukces, który jest twoim sukcesem, a nie sukcesem innych ludzi, bo jesteś sobą i masz to w sercu. Pierwszy rozdział za nami. Myślę, że ci się spodobał, więc pozostaje nam nic innego, jak wykonać ćwiczenie, które dla ciebie przygotowałem. Moi drodzy, więc co tego typu rozdziały będą, krótkie i konkretne. Daj mi oczywiście teraz znać, jak ci się podoba pierwszy rozdział tej książki i to, co powiedziałem, bądź częścią tej książki, pomóż mi po prostu, ja cię po prostu proszę o pomoc i ty też nigdy nie bój się prosić o pomoc, bo to nie jest nic złego. Ja cię po prostu proszę o pomoc, żebyś napisał mi, co chciałbyś, żeby było w kolejnych wskazówkach. Ja dla ciebie to ładnie pokładam, ładnie ci to rozwinę. Przechodzimy do ćwiczeń i kończymy dzisiejszy film. Włącz sobie swoją ulubioną muzykę i przeczytaj ten rozdział 3 razy na głos. Rozumiesz? Włączasz muzykę. Ja specjalnie muzyki dzisiaj nie włączam, bo ja nie wiem, jaka jest twoja. Włącz muzykę swoją i przeczytaj 3 razy to na głos. To jest pierwsze ćwiczenie. Ćwiczenie numer 2. Włącz tą samą muzykę, tylko głośniej. Zamknij oczy i przypomnij sobie, o czym czytałeś. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz i zapisz poniżej to, co zobaczyłeś. Nie ograniczaj się. Zostawiłem ci naprawdę dużo miejsca. Masz 3 strony na to, żeby to napisać, więc ogarnij pierwsze ćwiczenie. Przeczytaj te 3 razy, włącz ulubioną muzykę. W drugim ćwiczeniu tą samą muzykę włącz, tylko że głosi, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. I później zapisz wszystko, co widziałeś. 3 ćwiczenie. Jeżeli zapisałeś w ćwiczeniu drugim rzeczy, których nie zrobiłeś, przypomniałeś sobie jakieś marzenia, zapisz je poniżej w formie celów, ułóż plan i zacznij realizować. Masz na to 2 strony. Rozumiesz, o co chodzi w 3 ćwiczeniu? Chodzi o to, że jeżeli ja nie spełniłem czegoś ze swojego dzieciństwa, coś mi się przypomniało, to zaczynam to realizować, czyli układam sobie to w cel, w czasie dokonanym i tak dalej. Zresztą nie będę ci tłumaczył, wiesz, jak stawiać cele. Stwórz do tego plan i zacznij działać. I ćwiczenie numer 4. Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, odezwij się do mnie. Moi drogi, moja droga, bardzo ważne to 4 ćwiczenie. Dlaczego? Bo ja w każdym filmie, w każdej książce mówię o tym cały czas. Jeżeli jesteś na etapie 15 strony, 20, nieważne której strony, jest ćwiczenie, którego nie rozumiesz, chociaż ćwiczenia są tak proste i tak zrobione to po polsku, że ciężko nie zrozumieć, ale jednak czasami do mnie dzwonicie po prostu po to, bo dużo osób się chwali mi już, jakie ma efekty po tych książkach, tak? To jest piękne. Po tych dwóch ostatnich książkach. Ta książka jest już długo, no, 2019 rok i po tej książce, po cytatach, słuchaj, już 4/4 osoba zaczyna pisać swoją książkę. Też będę chciał stworzyć kurs, króciuteńki audio czy taki kurs, jak napisać swoją książkę. To jest tak proste i nie trzeba do tego mieć nie wiadomo czego i nie wiadomo jakiej wiedzy. Bardzo proste. Ja w tym roku chcę napisać jeszcze
79 wskazówek Roberta, mam więcej pieniędzy oszczędności niż ty. I te dwie książki chciałbym skończyć. Chciałbym napisać też swoją biografię, żeby mogła być inspiracją dla wielu osób. Chciałbym też coś napisać dla dzieci i chciałbym też napisać coś dla kobiet, tak? Moi drodzy, to tyle. Ja bardzo serdecznie, prosto z serducha tutaj, proszę cię o pomoc. Tak, proszę cię po prostu o pomoc. I o tej pomocy też, jak będziesz chciał, nakręcę ci film, ok? Nakręcę ci film, dlaczego warto tą pomoc czasami poprosić. Ok? Tyle. Moi drodzy, koniec filmu. Pisz prywatnie, pisz w komentarzu, co chciałbyś, żeby było w kolejnych wskazówkach. Ja ich mam, nawet 79, znaczy więcej, ale chcę usłyszeć to od siebie. Chcę zobaczyć, czy coś się potwierdzi, czy coś ominąłem, czy są rzeczy, o których ja nie chciałem napisać albo nie myślałem o tym, a dla ciebie są na przykład ważne. Tyle. Życzę ci wspaniałego poniedziałku. No i oczywiście co? Słyszymy się w piątek. Oczywiście, jeżeli chcesz w piątek konkretny materiał, na który mam dla ciebie przygotować, napisz mi tutaj w komentarzu lub prywatnie, bo najczęściej prywatnie piszecie. Napisz gdziekolwiek. Pozdrawiam serdecznie.